Kasia, w jaki sposób zacząć streamować i zdobyć widzów nie dwa, tylko więcej niż 100? Bardzo prosto. Na początek musisz dorosnąć. Jak będziesz trochę starszy, to wydaje mi się, że będzie łatwiej. I są potem dwie drogi. Musisz być albo A, charyzmatyczny, zabawny, może i przystojny, ogarnięty, błyskotliwy, to jest jedna droga. A druga droga, być pro w jakąś grę, tak żeby inni chcieli cię oglądać i żeby to jeszcze była popularna gra. Aż dwie ścieżki. Mam 23 lata, to czemu piszesz jak 6-latek? Nie no, Gucio jest zabawny, charyzmatyczny, przystojny, wiecie, wszystko ma. Cały pakiet ten, co po prawie wymieniłam. Albo bić, pić, srać i tym podobne. No ale to jest 5 minut sławy versus ban później, nie? Mogę się mieć, na ten zgorzyk nie wybił się na darciu papy w lidze? Nie wiem. Ja ten nieoszlifowany diament odkryłam, kiedy robił bardzo dobre klipy na TikToku i grał w Fazmofobię. Mentoringuję go czasami. Wspieram dobrym słowem i radą dalszej koleżanki. Też tak chce mnie też wesprzeć. Indywidualny kurs u Katarzyny? Godzina kosztuje 1000 zł takiego kursu. Malutko, tanio, drogo, co? No, słuchajcie, mam kredyt do spłacenia, tak? 1000 zł za taki kurs, gdzie analizuję waszą twórczość do tej pory, wyciągam na tej podstawie wnioski, daję wam cenne porady, instruuję w kwestiach finansowo-rozliczeniowych i daję wam jakieś możliwości i szanse na start. O ile widzę w was potencjał, do was gdzieś kieruję. Gwarancję sukcesu po kursie dajesz? Nie, bo uważam, że każdy, kto chce zapłacić 1000 zł za to, żeby się ode mnie czegoś dowiedzieć, jest skazany na porażkę, bo nie poszukuje sam, nie jest ambitny, nie uczy się na własnych błędach. A cała wiedza, którą ja ci mogę dać, jest darmowa i ona jest dostępna. Czyli 1000 zł do śmieci, 1000 zł za rozmowę ze mną prywatnie, przez godzinę. Proszę bardzo. Prawda, że na Halloween robisz z Natanem stream z Fazmo? Już nieprawda. Mam inne plany na Halloween, czyli tak zwana wyjebka na kolegę. Niekoniecznie. Mówiłam wam, że ja chcę zrobić streama z gry terenowej w klimacie Halloween, podczas Halloween. No, po Warszawie i RL-a. Mówiłam. Z kim? A to jest jeszcze bardzo otwarte właśnie pytanie. Nie mam pomysłu na przebranie właśnie. Wydaje mi się, że kostium mojej słodkiej dyni już nie przejdzie. Hulk? Szkielet połudarowy? Klasyczny duch? Nie. Przebierz się za CEO jakiejś firmy? Pani prezes? Myślicie, że to dobry kostium? Taka pani prezes? A to był dla dzieci. Ja miałam ten ostatnio. O, k***wa. Dobra, mam idealny kostium. Co sądzicie? Zajebisty, mi się podoba. A może taki? Diablica! Oho! Tandetne strasznie są te stroje. Nie masz odwagi i wyglądu, aby taki strój kupić. Czy to jest też bana? Dobrze, a czy mam odwagę i wygląd na taki strój? Jeszcze perukę bym musiała siłą mieć do tego i miecz. I cycki? No dobrze. Albo mogłabym powiedzieć, że gra terenowa będzie w parach. Że będą pary wykonywać zadania. Wziąć sobie do duetu Majlin. I Majlin przebierze się za Geralta, a ja będę Ciri. I Majlin mi zrobi perukę. Albo ogarnie perukę, bo ona ogarnie takie rzeczy. Na odwrót, ja nie będę Geraltem. Nie chcę być Ciri. Bardziej pasujesz do Geralta? Aha. Pani prezes raczy ocenić nóg. Oczywiście, że tak. O k***a, to wygląda profesjonalnie. Ej, to brzmi! Kurwa, to brzmi! To brzmi i wygląda! Aha, dobra. To jest jakaś popularna nutka. Okej. Okay. To nie jest nutka, widzę. Już. Już myślałam, Boże, jaki talent nieodkryty! A to całkiem odkryty. Ale fajne. Już nie boli mnie. Fan tutaj dla mnie ten krzyk, w sensie umiejętność takiego krzyku, który jest taki melodyjny, tak fajnie się go słucha. U tego pana jest zajebiste. Nie skipnęłabym też. Dobra nutka, podoba mi się. Ocenisz nutkę. Oczywiście. Znowu chyba daje te rymy za prost. To było bardzo niesprawiedliwe puścić jego po tamtej nutce. A jeden znowu upadł. Ja... Dole. Hej Kasia, zobacz tą nutę. Nie mogę, oceniam nutki dopiero od 58 zł, ale patrząc na to, to chyba cena właśnie poszła w górę. Ej, cieszę się widzę, że ty to napisałeś. Zacytuję widza. Chłop wygląda jak połączenie random Bruce'a z Ripsonem. Przytyłem prawie 20 kg. Teraz chłop się załamie. Drogi widzu, nie załamuj się. Ale już nie rób tego. Kolego drogi, nie możesz stwierdzić, że wyślesz mi coś takiego i czegoś się spodziewać, żebym nie skrytykowała tego. Chyba, że jesteś głuchy. Nie cofnę do kgy, bo już nie chcę koledze robić przykrości. Wybacz kolego. Czemu mam kurego nutę oceniać, ty? I to co słyszysz w moich kawałkach, to tylko drobna część mojego życia. Chciałbym ci pokazać tą mniej kolorową stronę, którą zawsze ukrywałem przed tobą i moimi bliskimi. Szczerze? Nie rozumiem trochę tego podejścia, że no, pokazuję wam tylko dobrą stronę mojego życia, bo wy wcale nie chcecie oglądać mojej złej strony. Ile razy ja wam wstawiam, nie wiem, storki, czy mówię, nie odpalam się i streama, czuję się jak gówno, mam zły dzień, bo stało się to i to i tamto. To jest
normalne. I wcale nie zauważyłam, żebyście powiedzieli, nie chcemy wiedzieć, że ci coś nie wyszło. Niektórych to nawet bardziej cieszy mój upadek niż sukces. Kasia, nie łap doła, please. Dzisiaj już miałam 3 doły po drodze. Się nie na streamie, dzisiaj ogólnie. Bo coś mi wyszło, coś mi nie wyszło. Potem coś mi wyszło, potem coś się zamyśliłam. To, że pokazujesz doły, pomaga mi przeżyć moje doły. Ale nie wierzę w to, żeby ludzie mogli żyć w takim idealnym instagramowym świecie. Jeszcze twierdzić, że widzowie nie chcą tego oglądać. Moja ulubiona piosenka? Aktualnie ta. To jest mój mood jesieniary. Słucham sobie takich spokojnych nutek teraz. Jadę sobie przez Warszawę, która jest już ciemna, kiedy wracam z pracy. Liście opadają, jest ciemno, mokro i w ogóle. I leci taka nutka. Czy lubisz matę? Jezus, to Loret de Mar, to mi się tak w łeb wkręciło. Czarny mówił barionary. Ale to jest zbyt letnia nutka jak na jesień. Trochę za ciepła. A pokażesz nam swoją playlistę, może coś znajdę dla siebie. Tylko właśnie problem jest taki, że ja wchodzę na telefon i ja zawsze mam jedną playlistę do muzyki po prostu. O, i to jest ta. W sensie ona się aktualizuje co jakiś czas o nutkę, którą na przykład wyszukam albo polubię. Tu jest ta. Babi, o, teraz jakieś modelki mi nagle tu wleciały. Przester, Gips, Guzior, Multi. To jest jedna nutka Multiego, którą lubię. Znaczy, wszystkie nutki Multiego są wspaniałe. Widzowie Multiego, nie wyzywajcie mnie. Kocham wszystkie nutki Multiego. Kukę. O, Kartki. Kartki też jest zajebisty na jesień. Lubię wracać do Kartkiego na jesień. To jest, że ja nie mam jesiennego moodu. Ja mam w chuj jesienny mood. Już na początku jesieni to już myślałam, że nawet takiej jesiennej deprechy żem złapała. Tak, mi się nic nie chciało. Zobaczyłam, jak szybko się robi ciemno, jak mało jest słońca i jak bardzo nie chcę mi się nic, to po prostu myślałam, że nie wyjdę z łóżka przez cały dzień, nie? Nie chciałam nic jeść, nie chciałam nic robić, nie chciało mi się oddychać. Ale produktywność to nawet na szyję mi wtedy poszła, no. Teraz trochę słoneczka wróciło i trochę takiej złotej polskiej jesieni widzę za oknem, to trochę mi lepiej. Ale wiecie, ja jestem meteopatką. Moja produktywność i moje samopoczucie zależy od biometów, a jest niekorzystny. No i jak to kurwa żyć? Efekt placebo przez ten biometr masz? O nie, 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 widzu. Nie mam efektu placebo z bardzo prostego powodu. Najpierw się czuję chujowo, potem sprawdzam biometr i kiedy jest niekorzystny, to mówię tak. No, tak żem czuła, że jest niekorzystny. A jak jest korzystny, ja miałam chujowy dzień, to mówię, no, tak mnie Remek wkurwił, czy nawet korzystny biometr mi zjebał. Rozumiesz? Z najpierw jest chujowy dzień, a potem jest sprawdzenie biometru, więc to nie może być placebo. Macie stop hama. Ja zaraz wracam, bo się zleję w pory. I dlatego właśnie chyba nigdy nie zrobię prawa jazdy, drogi są straszne. No właśnie, mam kamerkę i czekałam, żeby zrobić jakiegoś dobrego klipa i jeżdżę cały czas i jeżdżę i powiem ci, że nie spotkałam takich sytuacji, więc chyba tylko we Wrocławiu takie akcje to codzienność. Siema, jakaś ocenka nutki, bo dawno nie było. Jakby ci to powiedzieć, dzisiaj oceniamy nutki za 58 zł, więc troszkę ci brakło na ocenkę nutki. Nie no, nie mogę mu dać rabatu, to będzie niesprawiedliwe względem tych, którzy wysłali 58 zł, żebym oceniła ich nutkę. Dobra. Wysępiliśmy dodatkową dyszkę. Mi się dalej udawać, że jest okej. Za dużo sylab na wers. Oj, to jest refren, to tu się będzie ten sam błąd powtarzał za każdym razem. Sam pomysł na tekst mi się podoba. Melodyjnie jest spoko, oprócz tych elementów, które tu powiedziałam wcześniej, czyli że za dużo sylab jest gdzieś, a gdzieś mi brakuje sylaby. Bicik jest fajny, mastering jest spoko, w sensie wokal jest okej, połączony z bitem. I widzę tu potencjał, tak, widzę tu potencjał. Znasz się na muzyce, że się wypowiadasz? Nie, a kto tak twierdzi? Słuchaj, ludzie wysyłają mi swoje ciężko zarobione pieniądze, żebym puściła ich nutkę i oceniła. Nikt nie pytał, czy się znam. Nikt nie pytał, jakie mam kwalifikacje. A masz jakieś? Mam jedno. Mam jedną klasyfikację. Dawamy pieniążki, pomagamy lekarzom. Ty się na mnie patrzysz, może tu od czegoś zacznę. Kiedyś nagrywałam marpę, dzisiaj robię tą 16. To ja, to ja. Tak, i miałam fit u BDS-a. Więc mogę się wypowiadać o waszych nutkach, bo miałam fit u BDS-a. A ty co? No. I na teledysku byłam u Kukę. To prawda. Nie trzeba się zdać na muzyce, aby zostać producentem muzycznym. Ludzie sami się do ciebie pchają, kiedy zakładasz wytwórnię Mix Kasix Music. Mix Kasix Music. To jest całkiem dobra nazwa. Ocenisz moją nutkę? No jak dość też dodatkową dyszkę, to tak, bo oceniamy za 58. Przyszło nasze drugie jury do oceny nutki. Ta całkiem spoko jest nutka, w porządku, mix mastery, tekst troszeczkę do poprawy, no i tak właśnie monotonnie, trochę mało energicznie, ale generalnie jest git. Całkiem spoko nutka. Jak przekonać rodziców do tego, żeby się zgodzili na zwierzę dla ciebie? Nie wiem, moi rodzice nigdy mi nie pozwolili na zwierzę. Zawsze adoptowałam tylko takie polne koty na to, że wsypywałam trochę karby koło domu i one przychodziły. A ja mega kupiłam, jak jestem już dorosła i nikt mi nie może mówić, co mam robić. Amet jest najsłodszym kotem na świecie. On czeka na buziaczki. Thank you.
albo mi się wydaje, że jest więcej drainerów. Czego? Ale co to są drainerzy? To takie menele spod sklepu, które bym uznała za ćpunów? Dla szybkiego wytłumaczenia, drain to taki specyficzny rap wywodzący się ze Szwecji. Dobra, jak to wysłuchać? Wyszukać. Blade and eco? Gdyby widz wysłał mi tą nutkę do oceny, nie pozostawiłabym na niej suchej nitki. Pytanie. Czy myślisz, że taka sieć meblowa jak Comfort pójdzie na współpracę z tobą, jeśli grupa twoich odbiorców to głównie młodzież na utrzymaniu rodziców? Gdzie ci panowie, co mówili my po 40? Szukam was na trecie, zgłoście się. Kiedyś pójdą ze mną na współpracę, bo to już dobry jest prawie wieczór przyklepane. To jeszcze prawdopodobnie będę miała kod zniżkowy dla was. Jeżeli planujecie remont, to poczekajcie na kod zniżkowy. Będziecie dużo asortymentu mogli kupić taniej. Dzisiaj oglądałem szatę i zdziwiła mnie ta szafa od Samsunga. Interesowałeś się tym tematem, na jakiej zasadzie ona działa? Dużo ludzi mi pisało w komentarzach pod YouTubem o tej szafie, bo jak wyszedł ten odcinek short, to też wyszedł odcinek z tego, więc ja sobie pójdę poczytać komentarze widzów na YouTubie po prostu na ten temat i zobaczę, co oni tam twierdzą. Bo dużo widziałam na ten temat, ale nie czytałam dokładnie, bo nie miałam czasu. A co z Samsungiem? Jeszcze nic, bo jeszcze mi pani nie odpisała z Samsunga. Na shortach nie trzymam, nie czytam komentarzy najczęściej. Najczęściej pod odcinkami czytam. Bo jak sobie wejdę w YouTube Studio, to mam taką zakładkę komentarze i tu są wtedy wszystkie, do long form są wtedy wszystkie komentarze od razu i sobie je czytam po prostu od końca i tyle. Ale ludzie tu piszą pod tym odcinkiem, że to jest, że już zrobiłam zajebistą reklamę i nawet jeszcze mi nie zapłacili. Widzowie, to stawka dzienna jest jak coś, to co ona pokazuje. To? To jest za 28 dni, co ty gadasz? Jakbym dziennie tyle dostawała, to Jezus, wtedy na pewno bym codziennie mówiła o pieniądzach. I z jakiegoś powodu myślałam, że to Bagieta. I jego bym w tej roli jakoś dziwnie widziała. Z piłą. Tak. Z tą swoją kosiarką nad głowami ludzi. No. Jezus, ale dawno w to nie grałam. Kiedyś uwielbiałam tą grę. Zbierałam te karty, otwierałam te pakiety. O, i tą najbardziej lubiłam grać. No, w liceum w to grałam. Co to za gra? To jest Hearthstone? No, Hearthstone to się nazywa. Na lekcjach w to grałam na telefonie. Dawaj, Maćko, sprinta dla widza. Aż mu chyba fotoradar zdjęcie zrobił. Porada życiowa. Cześć! Mam przyjaciółkę, z którą próbuję wyjść w związek, ale jest mały problem. Mimo, że okazujemy sobie dużo czułości, to ona nadal nie jest na to gotowa. Próbować dalej przekonać ją do siebie, czy dać jej jeszcze trochę czasu? Zawsze dać jej więcej czasu, a nie próbować przekonać ją do siebie. Im bardziej będziesz puszował, tym ona będzie bardziej uciekać. Też działa zasada niedostępności troszeczkę i kiedy zgrywasz bardziej niedostępnego, stajesz się bardziej atrakcyjny. A kiedy jesteś namolny i próbujesz ją tak wręcz zmuszać do takich rzeczy, znaczy nie mówię, że zmuszasz, ale że tak namolny się stajesz, to tym mniej atrakcyjny będziesz. Pozdrawiam. Może głupie pytanie na YouTube, raczej temat nieporuszany. Myślałaś nad tym, jak twoja mama zniesie hejt po wydaniu książki? No, jak ktokolwiek napisze, że książka mu się nie podoba, to moja mama będzie załamana. Totalnie. Dlatego kupić książkę mogą tylko ci, którzy ślepo wiedzą, że książka jest fenomenalna, że najlepsza na świecie i czekają na drugą część. Także ten. Jak można kupić książkę kucharską i hejtować? Nie wiem. Kiedy książka? Ostatnie szlify. Może za miesiąc? Nie no, na pewno będzie jeszcze w tym roku. Na pewno. Czyli hejterzy z siatkówki nie mogą? Siatkówkę nie będą miały osoby, które nie kupią książki. Rozumiesz? Przed wejściem na siatkówkę będziesz musiał pokazać dowód zakupu książki. W Empiku się kupi? Nie, to nie będzie dostępne w... O Jezus, przepraszam. Liczę na około 300 sztuk fizycznej książki i fartuchów. Cenę fartucha przewiduję na około 80-90 zł. Muszę się jeszcze dowiedzieć, ile kosztuje mnie haft. Bo haft będzie kosztował zrobienie haftu, może nawet do 50 zł kosztować zrobienie haftu. I na hafcie będzie głowa Emeta i jego łapki wystające z kieszeni. A dobry wieczór. Książka jeszcze nie wiem, bo mi się wysypała drukarnia, którą miałam przygotowaną. Mówiąc wysypała, zapomniałam zapisać maila, z którego do mnie pisali i teraz nie mogę jej znaleźć. Więc, jeżeli masz drukarnię, pracujesz w drukarni albo chcesz mi pomóc z książką dla mojej mamy, napisz do mojego maila biznesowego, proszę. Albo jeżeli to z tobą już wcześniej pisałam o tej drukarni, ty widzu, co pisałam z tobą, to napisz do mnie jeszcze raz. Ja mam drukarkę. Nie drukarkę, tylko drukarnię. To nie jest to samo. Zrobisz mi okładkę, taką sztywniejszą? Fartuchy już są na ostatnim etapie przygotowywania, w sensie projekt fartuchów, bo tak jak mówię, wszystko będziecie zamawiać w preorderze. Chcę z tego jak najwięcej zarobić, a mówiąc ja mam na myśli moja mama, bo cały zysk, dochód tych książek jest dla mojej mamy, więc ona będzie zarabiać wszystko, ja tylko pokrywam koszt i macie wszyscy kupić książkę i ma wam się podobać, jasne? A co jak mi się nie spodoba? Ma ci się spodobać. Przy zakupie fizycznej książki mama będzie każdemu z was pisała podpis i jakiś rysunek. Jak powiedziała, że każdemu zrobi. Będzie mi ten grid w rzaczku. Kurczę, jak sprzedaż pójdzie zajebiście, nie wiem, sprzedamy z 500 sztuk tych książek, to zrobimy spotkanie z autorką w rzaczku.
Moja mama się załamie i tych książek będzie podpisywała. Ona dalej twierdzi, że nikt tego nie kupi. Więc wiecie, wywieszę ten fartuch na ścianie. Dobrze, właśnie takiej żylety potrzebuję. Pytałam mamę, jak chcemy pakować te rzeczy, no nie? Czy chcemy jakiś ładny kartonik, czy chcemy jakieś woreczki, jakąś pakunek taki ładny, a mama, nie, no co ty? Weźmy w siatkę taką foliową, zapakujemy i będziemy wysyłać, żeby jak najtaniej było, żeby te dzieci się nie wykosztowały. Nie, nie, że z takiej siatki z biedy, tylko do takiego, do wysyłki. Są takie foliowe, jakby koperty foliowe. Bo ona mówi, że bo to tyle kartonu będzie, a to szkoda drzewa ścinać, jak to i tak do wyrzucenia będzie. Kupię. Cena? Ciężko powiedzieć. Na razie wiem, że za sam fartuch, czysty fartuch sam, muszę zapłacić około 14 zł, może będzie trochę tańszy. Za haft na ten fartuch do 50 zł. Haft droższy niż fartuch, trochę dziwne. My próbujemy wyhaftować głowę Emeta. Wiesz dlaczego to jest drogie? Bo tam będzie 9 kolorów różnych nitek, które muszą to wyhaftować. A fartuch kupuje najtańszy jaki się da. Po prostu. Dopiero jak sprzedamy tak z 1000 sztuk książki, żeby się sprzedało, to wtedy zrobimy spotkanie z autorką w Rzaczku. O, moja mama będzie cała czerwona. Będziecie przychodzić do niej i dostaniecie... Za przyjście na spotkanie będzie kompocik. Przyjdziecie na kompocik i ja też tam będę. I mama będzie wam podpisywać jeszcze raz książkę, którą wam podpisała. Było 500, ale nie było kompotu. Jestem zakochany w plackach ziemniaczanych z Rzaczka. Ja też. Zajebiste są placki ziemniaczane. A z gulaszem... Ale moja ulubiona pozycja z Rzaczka to jest kotleciki drobiowe z frytkami i sorówką pekińską. To jest coś, co ja jadłam na studiach chyba codziennie. Gdzie jest ta restauracja? To nie restauracja, to bar mleczny. Bar mleczny Rzaczek w Krakowie. Na ulicy Czarnowiejskiej. I chuj, jutro do Rzaczka, jeb***** catering. Dobrze, Szyszy, jak powiesz mojej mamie, że przychodzisz ode mnie, to moja mama powinna ci dać darmowy kompocik. Słyszałem, że kartkę ma mieć tam koncert, ale to nie ta, nie ta. W sensie jest klub Rzaczek i jest bar mleczny Rzaczek. To są dwie różne lokalizacje. Po dwóch stronach Krakowa. By the way. Ej, co jak co, ale jak byłem w Rzaczku, to aż mi głupio było spytać, a moja mama dzwoni do mnie za każdym razem, jak przyjdzie widz i mówi, był u mnie dzisiaj gość od ciebie i wy nagadujecie na mnie jakieś straszne głupoty. Moja mama potem do mnie dzwoni z jakimiś pretensjami. Proszę nie gadać mojej mamie głupot. Macie być tam mili, się zachowywać. Kulturka, nie? Co na przykład? A, że coś chlałam ostatnio, ktoś tam mówił, albo jakieś inne głupoty, no dajcie spokój. Jeszcze, żeby prawdą było. Ktoś mówił, że mam jakąś straszną dramę w internecie i że mnie wyzywają i mama zmartwiona do mnie dzwoni. Ona się strasznie przejmuje takimi rzeczami, nie możecie jej tak wkręcać. Thank you.